Tak, Potala, podtacza ze Słowacji i grupa Borali ze Stanów Zjednoczonych. Tu na ołtarzu wita papieża cudowna figura Matki Bożej Ludźmierskiej, która nigdy dotąd nie opuszczała ołtarza w Ludźmierzu. I wtedy Ojciec Święty nazwał ją Gaździną Podhala. Pochmurne niebo zasłania widok Tatr, do których Ojciec Święty zwraca się, że jak się nie odsłonią, to same na tym stracą. Autor opery zaś powie: Tatry przyłodziały chłopy mgieł łocapne, nic nie uwidziały i potem ustratne. W tym akcie wystąpią babcia Kunda, dziadek Jędrzej, rodzice, matka Brońcia, ojciec Symek, córki Weronika, Marysia i Ludwisia, synowie Bronek i Józek, odwiedzą ich dwie sąsiadki. Pod wielką prokwią w
zbieg młodzieży życząca Jezu Świętemu 100 lat życia, ponad 100-osobowa orkiestra góralska, hołd górali złożony Ojcu Świętemu i 5-metrowej szerokości biały powóz, który spływał od krzyża na skoczni aż do stóp ołtarza polowego. Pamiętne słowa Ojca Świętego. Górę serca trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giebuncie, słyszała i powtarzała. Sursum corda, górę serca. Słowa opery powiedzą tak. Błogosławił holą i dziedziną z wysokości krzyża na Giebuncie, po tym kazał syćkim, duzim i maluczkim krzyża rządzi. Córki Hela i Kryśka, synowie Daniel i Tomek, oraz odwiedzą ich czterech poborów i wóz. Thank you.
Święty odwiedza swoją ukochaną Gaździnę Podhala w Ludźmierzu. Tu nazwie samego siebie ludźmierskim pielgrzymem. Tu odmawia różaniec święty w języku polskim i po łacinie, transmitowany na cały świat przez Radio Watykańskie. Codzienność dnia i potrzeby członków rodziny w tym akcie odrywają babcię od modlitwy na różańcu. Jednak znaczenie modlitwy różańcowej w życiu człowieka i zachęta do jego odmawiania przez samego papieża przewijać się będą w całym tym akcie. Rozmodliłeś w Matce Boskiej na różańcu rodziny jako naród, tobie telo wieków, my przy tobie stoimy. Rodzina aktu czwartego to babcia Justyna, dziadek Maciej, rodzice, matka Wita, ojciec Wojtek, córki Józia, Hanka, syn Rysiek i dzieci. Wystąpią także z nimi dwa duety. Daj mi pojrzeć do lusterna,
Gloria.